Kiedy nagrywamy naszą rozmowę, bo tak sobie ustaliliśmy z prezesem Zielonej Energii Włókniarz Częstochowa, Michałem Święcikiem, i jeszcze nie wiemy, jakie będą rozstrzygnięcia w kwestii tego, w jakich zestawieniach par pojadą zespoły 21 sierpnia, a więc w pierwszym meczu ćwierćfinału play-off PGE Ekstraligi 2022, ale wiemy już dzisiaj na pewno to, że poniżej pierwszej trójki Włókniarz Częstochowa nie będzie po rundzie zasadniczej, bo będzie na pewno w pierwszej trójce, innej możliwości nie ma, bez względu na to, jak zakończy się ostatnia 14. kolejka PGE Ekstraligi, i to jest na pewno spory sukces. Zwłaszcza, że jeśli, bo dzisiaj rozmawiam teoretycznie, ta nasza rozmowa będzie emitowana już po meczu, że możemy mieć nawet po tym sezonie zasadniczym 24 punkty. Prawie to mniej niż Lublin, ale jesteśmy jedyną drużyną, która pokonała Motor Lublin do tej pory w ciągu 13 kolejek, więc wynik dobry, a zaczynało się, cofnijmy się do pierwszego meczu, niestety nie najlepiej, bo zaczęliśmy od porażki. No na pewno pozycja, którą teraz mamy w lidze, cieszy. Niewiele nam ewentualnie, jakbyśmy wygrali w Lublinie, przepraszam, w Lesznie, niewiele nam tam brakuje do Lublina. Faktem jest to, że w dwóch meczu żeśmy byli lepszą drużyną. W dwóch meczu, jeżeli by tak oceniać, no to w jakimś tam wyższym rankingu jesteśmy. Natomiast w całym sezonie początek rzeczywiście nie układał się po naszej myśli. Ale taki jest sport. Taki jest sport i nie wszystko, co sobie człowiek zaplanuje, wychodzi tak, jakby się tego to chciało zrealizować, dlatego że no były problemy, powiedzmy sobie, z juniorami, którzy no nie dysponowali taką formą, jakbyśmy sobie tego życzyli, przynajmniej na początku sezonu. Niektórzy z seniorów tak samo łapali gdzieś po prostu kontakt. Być może było też to spowodowane sprzętem, z którym, umówmy się, Jakub Miśkowiak, Mateusz Świdnicki czy też Fred Lindgren nie mogli się na początku gdzieś spasować. No ale całe szczęście, że doszli do porozumienia z tym sprzętem. Widać, że teraz jesteśmy drużyną kompletną i oby tak do końca sezonu, wiadomo, odpukać, żeby nie było żadnych kontuzji. Jedziemy po swoje. Myślę, że to, co żeśmy mieli osiągnąć, minimalnie osiągnęliśmy, jesteśmy w playoffach. Okazuje się naprawdę na dobrej pozycji. I co? Będziemy się teraz bić o najwyższe cele, oby nam się gdzieś tam coś brzydkiego nie przytrafiło. Trzeba jeszcze powiedzieć, że w pięciu meczach, bo został ten szósty, przepraszam, w sześciu meczach, bo został ten siódmy mecz, to w sześciu meczach zgarnęliśmy sześć bonusów, czyli w dwóch meczu żadna drużyna nas nie pokonała do tej pory. To też jest wynik i ta punktacja bierze się między innymi w dużej części z bonusu, o tym trzeba też pamiętać. No tak, ja podchodzę z pokorą do wszelkich analiz początkowo-sezonowych, do ocen zespołu. Nieraz się przykro słuchało różnych komentarzy, nie komentarzy. W sporcie jestem tak długo, że wiem, że trzeba po prostu pewne okresy przetrzymać, wytrzymać, wspierać zawodników, bo dla nich to też jest trudny okres. Przecież oni chcą zdobywać punkty, oni chcą być najlepszymi. My też jako prowadzący klub chcemy, żeby nasza drużyna była najlepszą drużyną, ale zawsze jest po drugiej stronie przeciwnik, prawda? Więc fajnie, że wyciągnęli chłopaki szybko wnioski ze swoich niepowodzeń. Fajnie, że poukładało się to, udało nam się poukładać wszystko tak, że to w tej chwili funkcjonuje bardzo dobrze i pokazujemy właśnie to, co mówisz, że w tych dwóch meczach jesteśmy lepsi od naszych kolegów, naszych przeciwników. To napawa optymizmem. Natomiast ja będę ze spokojem patrzał na przyszłość i gdzieś tutaj buńczuszcie się nie wypowiadał, jak pojedziemy w tym okresie playoffów, dlatego że no, życie nauczyło mnie i doświadczenie wszelkich sytuacji i mówię, jedziemy swoje, to jest sport, mamy naprawdę wyśmienitych zawodników, mamy bardzo dobrych juniorów i oby się nie przytrafiło coś brzydkiego, coś niefortunnego. Myślę, że kibice będą naprawdę zadowoleni na koniec sezonu. A było to widać, to zainteresowanie na ostatnim meczu z Lublinem, gdzie rzeczywiście pobiliśmy rekord frekwencji w Ekstralidze w tym sezonie. Teraz, gdyby to był regulamin sezonu 2021, to byśmy mieli praktycznie
pewne, że pojedziemy o medal. Obojętnie o jaki, ale o medal. Czy to będzie walka o trzecie miejsce, czy o pierwsze, ale medal. Teraz musimy przejść najpierw ćwierćfinał. W tym ćwierćfinale wiemy dzisiaj, że trafimy na kogoś z trójki Wrocław, Leszno, Toruń. Na kogo nie wiemy, bo dzisiaj sobie troszeczkę wróżymy sposób, ale może i fajnie tak sobie porozmawiać, nie po fakcie, bo to już takie proste, wtedy wszystko jest, wiadome. No to dobrze, zakładamy, że Toruń wygrywa za dwa i prawdopodobieństwo na przykład jest Torunia. Czy bardziej będziesz trzymał kciuki za zespół Andrzeja Rusko, czy może w związku z tym, że od momentu, kiedy pojechali dobry mecz w Lesznie, to lepiej jednak jechać do Torunia, czy nie patrzycie na to w ogóle, na ten temat nie rozmawialiście w klubie, tylko po prostu kto będzie, to będzie i nie ma żadnych analiz. Dokładnie tak jest, nie ma żadnych analiz. Gdzieś powiedzmy sobie taktyki, że z tym by było lepiej jechać, z tym gorzej. Trzeba jechać do końca swoje. Jak się jest dobrym, to trzeba z każdym wygrywać. I ta tabela pokazuje, że jeżeli my jesteśmy na drugim miejscu, to znaczy, że jesteśmy lepsi od tych wszystkich drużyn, które gdzieś tam były za nami, a ostatni mecz z Lublinem pokazał, że teoretycznie powinniśmy być lepsi od Lublina, więc trzeba jechać swoje z każdą z tych drużyn, która by nie była, wygrać i być gotowym ewentualnie wtedy na zdobywanie medali. Tak do tego podchodzimy, nie ma tu kalkulacji żadnej, żeby fajnie było trafić na tą czy na tą drużynę. Czasami można się na takich kalkulacjach pośliznąć, więc nie. Trzeba jechać do końca, walczyć do końca, być przygotowany na maksa. 27 tysięcy ludzi ponad było 19 lat temu na stadionie Częstochowskiego Włókniarza i wtedy był ostatni złoty medal. Dzisiaj stoimy przed szansą powtórzenia tego, oczywiście, tak jak mówisz, sportowa pokora i walka. Najpierw, a potem gratulacje, ale myślisz, że jeszcze trochę ludzi by się na stadionie zmieściło w porównaniu z meczem z Motorem Lublin, bo to robiło ogromne wrażenie. Jak się dojeżdżało do stadionu, to nawet nie trzeba było widzieć tych ludzi, tylko ilość samochodów, która już tam oblepiała okolice. Jeszcze się parę osób zmieści, jakby był finał, tak? Ja myślę, że tak. Tutaj odbieram gratulacje od prezesa Ekstraligi. Sam prezes powiedział, że pokazaliśmy, że jednak Częstochowa żużlem stoi i potencjał kibiców Włókniarza, Częstochowy, regionu, bo tu też trzeba powiedzieć o regionie, jest nieprawdopodobny. Okazuje się, że jednak mimo pandemii, mimo tego przyzwyczajenia kibica do telewizyjnych relacji, na te ważne imprezy kibic przychodzi i uważam, że tak, oczywiście ten stadion jest w stanie się zapełnić wyłącznie z jakimiś miejscami stojącymi, które musielibyśmy ewentualnie wtedy uruchomić. No oczywiście mnie jako prezesowi klubu, a też osobie związaną z klubem wewnętrznie od powiedzmy sobie 91 roku marzy się dokończenie tego stadionu i wybudowanie tej obiecanej od 15 lat trybuny nad parkiem maszyn i zrobienie tego parku maszyn z prawdziwego zdarzenia, czyli z warsztatami, z boksami, no bo to troszeczkę tak wygląda. Czyli taka druga Bydgoszcz w pewnym sensie. Tak, taka druga Bydgoszcz, no bo to troszeczkę słabo wygląda, jak zapraszamy kolegów i te, powiedzmy sobie, warsztaty, to wszystko jest no, nie z tej epoki, prawda? Także myślę, że powolutku będziemy też tutaj namawiać władze Częstochowy, żeby też przychylnym okiem spojrzały na obiekt na Olsztyńskiej i wtedy będziemy mogli zapełniać ten stadion na full. Ale tak wracając do tego, co jest teraz w rzeczywistości, cieszymy się bardzo z takiej, powiedzmy sobie, z ilości kibiców. A sportowo będziemy robić wszystko, żeby ci kibice jeszcze we wrześniu, październiku zapełnili ten stadion. A na razie masz czterech idealnych szkoleniowców na różnych poziomach, zaczynając od Bartka Święcika, poprzez Sławka Drabika, Józefa Kafla, kończąc na Lechu Kędziorze. Możesz powiedzieć, że jesteś zadowolony, że ci czterej panowie świetnie kontrolują to, co się dzieje na różnych etapach tego żużla w Częstochowie? Tak. Jestem oczywiście zadowolony, w jaki sposób ten schemat, który zbudowałem sobie kilka lat temu, działa. Ja generalnie dodatkowo zajmuję się takim scoutingiem, czyli jeżdżę sobie gdzieś po zawodach młodzieżowych, minijużlowych, obserwuję młodych chłopców, czytam dużo wyników, obserwuję teamy, rodziców, bo tu jest bardzo ważne. Akurat w żużlu to jak ten team się składa, jak tam działają rodzice i wtedy mówiąc kolokwialnie, dogrywam tematy kontraktowe i przekazuję tych chłopców z tymi teamami, czy to Bartkowi, czy Sławkowi, Józkowi Kaflowi, a finalnie to później wszystko idzie do Lecha Kędziory. Czyli mogę, wchodząc ci słowo, przepraszam, mogę zaryzykować
takie pytanie, że to się nie zmieni, jeśli chodzi o obsadę sztabu szkoleniowego? To znaczy, w jakim względzie mnie na przyszły rok, sezon, czy to będziesz chciał kontynuować to, żeby ci panowie zostali na swoich pozycjach? Nie wiem, na tym jeszcze nie myślałem, jak to będzie wyglądał sztab szkoleniowy na przyszły sezon. Na pewno jednym z problemów jest to, że nie każdy z chłopaków posiada uprawnienia, które są dzisiaj wymagane do pracy na torze. No ale Lech Kędziora chyba Józef Kafel posiadają. Tak, tak. To chciałbyś ich zmieniać, czy nie chciałbyś ich zmieniać? Powiem tak. Są rzeczy, o których kibice się powinni dowiedzieć w odpowiednim czasie, bo jeżeli to jest na przykład zmiana, czy to jest niespodzianka, czy to jest pozostawienie, to po prostu ja chcę dać tą, powiedzmy sobie, chwilę dla kibica, a wcześniej jak będziemy to wszystko mówić, to byłoby to bez sensu. Dzisiaj widzimy, że gdzieś tam dziennikarze z różnych stron Polski rozbierają już zawodniczo przyszły sezon. Czy robią dobrze, czy źle? Myślę, że robią źle, bo dużo krzywdy jest dla tych zawodników, dla tych klubów, gdzie ci zawodnicy jeżdżą, będą jeździć lub kończą tą jazdę. Tak samo jest z trenerami. No, oczywiście, że nie wyobrażam sobie, żeby cokolwiek zmieniać z własnej tutaj jakby inicjatywy. Nie, dlatego ja nie chcę takiej gry, tylko dlatego pytam, bo kiedyś był taki bardzo dobry sezon jako Beniaminka i potem Lech Kędziora zniknął, to teraz się pojawił i teraz no znowu są drzwi otwarte nie już tylko do środka tabeli, tylko do Mistrzostwa Polski. No i tak pół żartem, pół serio rozumiem, że już masz zestaw maszynek i żelu do golenia kupiony, żeby bronić, Panie Boże, Lechowi Kędziorze wąsy nie odrosły. Oczywiście, że tak. No, pewnie, że jesteśmy z trenerem Kędziorą po słowie. Ale nie, przepraszam, bo żart, czy masz maszynki do golenia i tak, żeby nie bo tych wąsach zgolone to wszystko idzie tak jak po maśle. Idzie dobrze. Ja myślę, że zarówno trenerowi Kędziorze się bardzo dobrze w klubie współpracuje, jak i nam z trenerem Kędziorą. No, przecież to nie jest też przypadkiem, że trener Kędziora znalazł się w Częstochowie, bo tu też no, powiem, że to duża moja w tym praca była. Mnie się z Lechem bardzo dobrze współpracowało, tak jak mówię, pół żartem, pół serio, żeśmy sobie żartowali. Myślę, że trener kiedyś powie, że jak gdyby odejście z Włókniarza nie było spowodowane stroną Włókniarza, tylko gdzieś tam stroną pewnego pana z Wybrzeża, z polskiego Wybrzeża. Ale myślę, że to już jest historia i trener wie, że niepotrzebne były tamte ruchy i jest u siebie w domu, ja tak powiem, i tak pozostanie. To teraz co do tych transferów, no bo no, trwa na przykład sezon w PKO Ekstraklasie i na przykład na kilka dni przed meczem, bo tak nagrywamy, to jest kilka dni jeszcze, tam chwila do meczu, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa, tak? I jeden z najlepszych zawodników Górnika ląduje w Częstochowie i jakoś to wszyscy normalnie przyjmują, że gdzieś się mówi, że do przodu ktoś może odejść. Mówi się, że bramkarz Rakowa dostał ofertę z Benfiki Lizbona i być może odejdzie, jeśli Raków się zgodzi. I tam wszystko jest jakby takie jasne, te ruchy są robione, są toczone rozmowy, czasem się czeka na zawodnika kilka miesięcy, żeby on w okienku transferowym odszedł. To trzeba w żużlu robić tajemnicę. Nie wiem, bo nie wiem, może jest warto, ale czemu ją robić? Myślę, że nie ma argumentu opowiadającego za tym, żeby robić tajemnicę. Ja jestem tego samego zdania. Ale jest taki przepis i teraz wszyscy się oburzają, że wiemy na przykład, gdzie będzie jeździł Zmarzlik, a na pewno, a to, no, jestem się w stanie założyć, że na pewno będzie jeździł tam, gdzie się wpisze, tak? bo jednego klubu nie ma. Uważam, że to powinno być tak w piłce nożnej, wtedy by jak gdyby też pokazywało profesjonalizm tego jednego, drugiego, trzeciego czy piątego zawodnika, który przechodząc z klubu do klubu, a już wiemy, że przechodzi z klubu do klubu, jedzie jeszcze mecze dla swojej starej drużyny i on ma wtedy i kibice i zarządy tych klubów wiedzą, że on jedzie jako profesjonalista do końca i tak dalej, i tak dalej. A tak to jest taka ta sytuacja, że gdzieś się pojawiają wśród kibiców jakieś może dziwne głosy i tak dalej, i tak dalej. A to jest niepotrzebne. Wszyscy jesteśmy profesjonalistami. Ja gwarantuję, że ci zawodnicy będą jechać na full do końca, bo to jest ich zawód, ich praca. Ale tak to robimy jakąś taką rzeczywiście sytuację, która jest, powiem szczerze, trochę śmieszna, prawda? Bo ja rozumiem, że te kontrakty i dogadywanie się w listopadzie jest jawne w momencie, kiedy niektórzy prezesi przed laty gdzieś tam zaczynali rozmawiać z zawodnikami, nie wiem, początek września, to jeszcze to było 3 września do przyjęcia, no ale w tej chwili jak ja słyszę, że na pierwszym Grand Prix jeden czy drugi prezes chodzi po boksach i już z zawodnikami rozmawia w maju. Ale nie, ale w piłce też się wyprzedza de facto. Czemu u nas tego nie było? Czemu tego nie wiem, nie, wszystko, nie wszystko ode mnie zależy. Dobrze, jak ja bym był prezesem, pewnie bym... To teraz zapytam o drugą rzecz, bo powiedziałeś coś takiego w pewnym momencie,
właśnie o tym, że dużo się tam mówi, kto dokąd przechodzi, z którego klubu do klubu. No ja wiem, że być może ktoś tam naciąga sobie delikatnie fakty, albo ktoś wróży w sposób, no ale w każdej bajce jest ziarnko prawdy, no więc ci dziennikarze skąd się tego dowiadują, więc chyba ktoś też, jak nieoficjalnie, to przynajmniej po cichu takie rzeczy mówi, no bo skądże wszyscy dziennikarze by o tym wiedzieli? No jest też druga strona medalu, są prezesi, którzy specjalnie do zaburzenia rynku transferowego podają informacje dziennikarzom niesprawdzone. To bardzo fajnie czasami działa, na przykład, że ten czy ten, panie redaktorze, ten czy ten zawodnik ma taką i taką ofertę z tego i z tego klubu. Ten dziennikarz za chwilę wali to wszystko do mediów, no i się robi w tym klubie konkurencyjnym tego prezesa, to temu dziennikarzowi to mówił, atmosfera taka trochę niezdrowa, prawda? To było intencją jakby tego prezesa, który puścił bajkę na temat innego klubu, innego zawodnika, innych rozmów, prawda? Po to, żeby zepsuć atmosferę w innym klubie. To jest taka metoda, powiedzmy sobie, prezesów niektórych doświadczonych, niektórych mniej doświadczonych. Ja to wszystko znam, bo ja z moimi poprzednikami gdzie współpracowałem i wiem, jak to działa i niejednokrotnie rozmawiałem z jednym panem dziennikarzem czy z drugim. Mówię, panie, taki, taki. Mówię, ale po co pan to pisze? Przecież jest nieprawda, nie te kwoty, nie ta, ten chłopak nie będzie tam jeździł. Wypuszczają pana. No, no ale z drugiej strony ci dziennikarze piszą, bo to się... No dobrze, to nie ma, dobrze, to nie ma w tym w ogóle żadnej prawdy, w tym, co się ostatnio dowiadujemy, bo mamy już rozpisane de facto składy, nie ma w tym prawdy? W każdym ziarku jest troszeczkę prawda, ale jeżeli mówimy, tak jak powiedziałeś, czy sam, czy tam jest prawda, czy nie, to mówię, pokazuję tą stronę, drugą stronę medalu, że to nie wszystko, powiedzmy sobie, jest prawdą. Czasami to ma działać, powiedzmy sobie, negatywnie na konkurencję, prawda? Dany klub podaje informacje, żeby działać negatywnie na konkurencję, ale pewnie tak, no. Natomiast jeżeli mówimy już, kto z kim gdzieś tam chciałby rozmawiać, bo ja nie mogę powiedzieć, że rozmawia, bo rozmawiać możemy dopiero od listopada, to pewnie chcieliby rozmawiać, czy rozmawiają, nie wiem, ale chcieliby rozmawiać wszyscy prezesi z wszystkimi zainteresowanymi. I to jeżeli się przypisuje jednego zawodnika do jednego klubu, to proszę mi wierzyć, że to jest tak, że gdzieś tam obydwie strony szukają kontaktu ze sobą w szerokim zakresie, nie tylko jednego, dwóch, trzech, czterech zawodników. Leon Madsen już jest na dwa kolejne sezony. No, wszyscy sobie nie wyobrażają na pewno, żeby nie było Kacpra Woryny, żeby nie było gdzieś Kuby Miśkowiaka i miejmy nadzieję Mateusza Świdnickiego także. No, z tymi zawodnikami rozmawiać możesz, z tymi zawodnikami oficjalnie kontrakty podpisywać możesz. Jeden podpisałeś, no i teraz pytanie jest o tych trzech kolejnych, których wymieniłem, w szczególności tak naciskiem właśnie na Kacpra Worynę, który prezentuje się fantastycznie, jego szarże, kiedy się obciera wręcz od dmuchaną bandę, no i jego, tutaj specjalnie pomacham, bo jedna ręka tylko trzyma kierownicę, Kacper ma jeszcze czas, jadąc przed swoimi rywalami, żeby pomachać publiczność, to chyba nikt sobie nie wyobraża. No tak, i to jego powiedzenie, hej hopie, nie wiem, to specyficzne. Ja powiem tak, no wcześniej wspomniałem już o tym, że jakbym teraz się rozgadał, to jako by kibice mieli niespodziankę lub smutek za jakiś czas, prawda? No nie byłoby, nie było tego czegoś, tego, prawda? Więc to nie mogę powiedzieć, na jakim poziomie są rozmowy, czy one są pozytywne, czy negatywne, bo chcę zrobić kibicom ewentualnie jakąś niespodziankę. Dobrze, zapytam jeszcze inaczej. No, to dopytam tak, czy przed, nie wiem, końcem rundy play-off będziesz miał jeszcze jakąś niespodziankę dla kibiców? Teoretycznie, czy jest szansa na taką niespodziankę? Tak zapytam, bo bardzo tajemniczy jesteś, no ale to zapytam w ten sposób. Wszystko zależy też od tego, w jakim stopniu się dogadamy i ewentualnie jak się dogadamy, jaką niespodziankę będziemy chcieli kibicom zrobić i w którym czasie, bo to jest wszystko, ma swój czas, swój termin, czy to jest informacja o odejściu zawodnika, czy to informacja o przedłużeniu kontraktu, no mówię, no szkoda by było tych kibiców, żeby nie przeżywali, prawda? Ja jestem miło zaskoczony odbiorem informacji o Leonie Madsenie, gdzie była informacja w początku całego przekazu, Leon Madsen odchodzi, niektórzy kibice już tam gdzieś rzucili smartfonami, ale on odszedł po to, żeby się przebrać i przyjść podpisać kontrakt, prawda? Więc miałem takie telefony od znajomej, która stwierdziła, no coś ty zrobiła, telefon potrzaskałem, bo do końca nie słuchała mnie. Przykładowo, nie? Więc to jest coś fajnego dla kibiców, bardzo fajnie gdzieś tam w Polsce to odebrano
I myślę, że tą drogą trzeba iść i żeby do końca kibicy nie wiedzieli, prawda? Oczywiście chciałbym, żeby Kacper został w Woryna, bo jest niesamowitym zawodnikiem, ale też wiem, że Kacper zdaje sobie sprawę z tego, że także mi się umawiali 2 lata temu, że ja mu gwarantowałem, że on w Częstochowie się na pewno rozwinie, że to jest ten klub, ten tor, który mu będzie służył i myślę, że Kacper to potwierdzi i potwierdza i no gdzieś mu będzie lepiej, prawda, niż w Częstochowie. No, jak coś działa, jak coś funkcjonuje, to po co zmieniać? I jakie będzie stanowisko Kacpra, jak okuszą inni prezesi, ja tego nie wiem, będziemy to wiedzieć w najbliższych dniach. Dobrze, no to teraz kolejna rzecz, bo z Rybnika do Lublina jest dość daleka droga, a z Rybnika do Częstochowy autostradą A1 jest bardzo szybki, łatwy dojazd. Na stadion też niedaleko, bo można zjechać w odpowiednim miejscu. Rozumiem, że rozmawiamy o Mikkelsenie, prawda? No ale dlaczego mówimy wszystko o Mikkelsenie, na przykład Szlomo? Jest jeszcze Frikę. Jest paru zawodników, z którymi można... Ja powiem dlaczego. No bo nie wierzę, że wcześniej już rok temu nie rozmawiałeś z Mikkelem Mikkelsenem, bo tak to już czasami bywało... Ale na jaki temat, latach... przepraszam, bo ja z Mikkelem mam dobry kontakt. No dobrze, na temat przyjścia do Częstochowy. Aha, na temat przyjścia do Częstochowy, a tak żeśmy sobie... Może, ja, tam... może nie mam racji, ale tak mi się wydaje, dobrze. No to, gdzieś tam żeśmy sobie tak żartowali w posłówkach pewnie przez te wszystkie ostatnie lata. Oczywiście taki zawodnik jak Mikkel Mikkelsen byłby super zawodnikiem do naszej drużyny, ale no to troszeczkę też kibice muszą wierzyć, że to jest taka troszeczkę powiedzmy taki zawodnik troszeczkę w sferze marzeń dla Częstochowy, więc to nie są łatwe sprawy, się mówi, prawda? I proste, no to są trudne sprawy i proszę mi wierzyć, że jeżeli przyjdzie okres listopadowy i taki zawodnik jak Mikkel by się zdecydował tego, to będzie to wielki sukces włókniarza, wielki sukces, uważam, też mój osobisty, a kibice będą się cieszyli, prawda? Dobrze, to teraz jeszcze ostatnie pytanie. Właśnie, czy to byłby sukces, czy kibice by się cieszyli? Czy wręcz przeciwnie, jest to powód do zmartwień ewentualnych dla kibiców i problem dla klubów? Magiczne 3 litery. KSM, czyli kwalifikowana średnia meczowa. Czy to jest pomysł na to, żeby zespoły były bardziej wyrównane? Czy to jest to, co mnie się wydaje, że powracamy, że próbujemy wrócić do takiej sytuacji, jaką mieliśmy parę lat wstecz, że mieliśmy dokładanych zawodników, bo oni mieli odpowiednią średnią, albo mieliśmy Marka Lorama, który był mistrzem świata we Wrocławiu. Jakby mógł, to by chodził na piechotę, albo w ogóle z parkingu nie wyjechał, bo zbijał średnią. Już mówię, proszę nie porównywać w ogóle proponowanej funkcji KSM-u do tego, co było kiedyś, bo to są dwa odmienne bieguny. Kiedyś to była totalna fikcja, zrobiono KSM, żeby go tylko zrobić, zrobiono go tak wysokiego, że on w zasadzie dokładnie, kompletnie nie działał, był obliczany z jednego ostatniego roku, więc zawodnicy pod koniec sezonu sobie ten KSM zbijali. Ja byłem w grupie roboczej, która opracowywała ewentualnie wprowadzenie KSM-u i ta grupa pracowała 4 czy 5 lat temu, bo już wtedy miał ten KSM wejść. I ewentualne wejście KSM-u za 2-3 lata będzie opierało się na tych pracach i to jest zupełnie inny KSM. To jest KSM po pierwsze z 5 lat, ostatnich 5 lat, po wszelkich wariantach myśmy tutaj próbowali, czy to będzie z ostatnich 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wyszło, że 5 to jest to optymalnie i żadnemu zawodnikowi nie będzie się opłacało w ogóle na koniec sezonu zmieniać, cokolwiek robić. To nic nie da, poza tym, że nie będzie pieniędzy zarabiał. To po pierwsze. Po drugie, ten KSM musiałby być na wysokości maksymalnie 36-37, to już max, ale bardziej 36 punktów, co powodowałoby, a był 42 czy 43, proszę sobie wyobrazić, to jest ten wirtualny dawny, co będzie powodowało, że przynajmniej z każdego zespołu będzie musiał odejść jeden z liderów, co stworzy grupę zawodników potrzebną dla raz Beniaminka, dwa drużyn, które weszłyby po powiększeniu Ekstraligi do 10 zespołów, prawda? No bo skądś tych zawodników trzeba wziąć. A trzy spowodowałoby bardziej urealnienie zarobków zawodniczych, prawda? Które rzeczywiście rosną totalnie nieproporcjonalnie do kosztów sprzętu żużlowego. No dobrze, ale no dzisiaj mówisz to z perspektywy
kogoś, kto nad tym pracuje. Pracował, przepraszam. Starał się, żeby to było jak najbardziej jasne, przejrzyste, sensowne i tak dalej. A widzisz siebie za 2 lata, kiedy musisz oddawać kogoś, w cudzysłowie, albo dokonywać takiego wyboru? No bo ja rozumiem tak, no dobrze, no muszą być juniorzy. No, musi być zawodnik U23 na pozycji rezerwowego, U24. To są takie ruchy, które mają ten żużel nakręcać, mają budować przyszłość tego żużla. No, ale wyrzucanie kogoś dlatego, że jest dobry, albo wybieranie, który jest lepszy, tego trochę nie rozumiem. No ja też nie rozumiem. Jesteśmy żywym tego przykładem w tym roku, kiedy Liga U24 jest tak skonstruowana, że my jako jedyny klub w Polsce musieliśmy pozbyć się, bo mamy kilku zawodników za dobrych, prawda? I więc kibice przychodzą i mówią, och, Włókniarz przegrywa. No nie, no przegrywamy, dlatego że 4 czy 5 najlepszych zawodników tej grupy nie możemy powoływać. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście też przeżyłem to, że musiałem się pozbyć zawodników. W momencie wprowadzenia zawodnika U23 musiałem podziękować Jasonowi Doyle'owi, który chciał zostać w Częstochowie i jeździć. Więc mam z tym doświadczenie, ale mamy też doświadczenie, bo współpracowałem w klubie bardzo mocno, kiedy musieliśmy się pożegnać z Ryanem Sullivanem, prawda? Przed laty, bo nie mieścił się w KSM-ie, tym starym KSM-ie. Natomiast ja powiem tak, ja do końca nie jestem też zwolennikiem KSM-u, bo nie mamy uregulowanej sprawy juniorów, prawda? Dlaczego ostatnio na spotkaniu prezesów zadałem pytanie zarządowi, a dlaczego to miałbym się pozbywać na przykład swojego 1 czy 2 dobrych juniorów, których sobie sam wychowałem, zdali u mnie licencję i na przykład w wieku 19-20 lat mają wysoką średnią. I co, ja mam się ich pozbyć, ukarać się za to, że inwestowałem tego? I tu jest dyskusja, czy taki junior powinien mieć średnią kalkulowaną 2,5 punkta przez stałą wiek juniorski, twój junior, twój, którego ty wychowałeś, u ciebie dał licencję, czy ewentualnie takiemu juniorowi liczyć połowę KSM-u, no bo trzeba z tego jakoś wybrać. To po pierwsze, ale po drugie, czemu KSM? Jest wiele innych wariantów. Tutaj na ten przykład podam siatkówkę, prawda? Siatkówka też kiedyś miała plus liga 8 zespołów. Każdy zespół chciał być najlepszy, dokładnie tak jak w żużlu, prawda? A proszę mi pokazać, która to liga sportowa na świecie jest nabuzowana samymi najlepszymi drużynami. Zawsze są ligi 2 prędkości, 3 prędkości, prawda? Tylko one muszą być bardziej liczne. No bo to jakby przykład GKM Grudziądz pokazuje, że GKM nie jest od roku w PG Ekstralidze i tak ten skład od wielu lat nie pozwala im na nic. Natomiast co do Beniaminka, żeby skończyć naszą rozmowę jeszcze, bo Beniaminek to był taki jakby punkt, od którego się zaczęła ta cała dyskusja na temat właśnie KSM-u, no bo Ostrowia raz za razem przegrywała każdy mecz, na pożegnanie pewnie też ten mecz przegra, to można w ciemno postawić. A czy na przykład rozwiązaniem nie byłoby, o czym usłyszałem ostatnio, przyspieszenie na przykład tych pierwszoligowych rozrywek, żebyśmy znali wcześniej zwycięzcę pierwszej ligi, żeby ten pierwszoligowiec już wiedział, że jest Beniaminkiem, a może na przykład zrobienie audytu po rozegraniu 8-10 kolejek pierwszoligowych tych 3-4 klubów będących w czubie tabeli, zapytanie się wprost. Panowie, czy to jest dzisiaj, bo wiemy, że Landshut nie może awansować, nawet jakby chciało, nawet jakby miało pieniądze, to zapytanie takich klubu jak Falubas, jak na przykład Polonia Bydgoszcz przykładowo. Panowie, jesteście gotowi, pokażcie nam dokumenty i powiedzenie nawet oficjalnie, te kluby w razie awansu są gotowe pod względem finansowym, organizacyjnym i wtedy być może... A czy ty myślisz, że jak ktoś będzie gotowy pod względem finansowym, to masz pewność, że on zakontraktuje odpowiednich zawodników? Nie, ja nie mówię o tym, tylko mówię o tym, że dajemy szansę, tak, albo inaczej, dajemy taką informację, jednocześnie przyspieszając te rozgrywki zawodnikom, że tu oto jest klub, który jest wiarygodny finansowo i w razie sportowego awansu jest potencjalnym pracodawcą. Biorąc pod uwagę to, jeżeli myślisz, że zawodnicy z Beniaminkiem nie chcieli podpisywać, bo się bali o kondycję finansową klubu. Tak, lub to, że nie wiedzieli, kto awansuje. A ja powiem inaczej, a skąd wiesz, że w ogóle klub Beniaminek dany był zainteresowany rozmawiać z jakimś nowym zawodnikiem? Tu jest pytanie, prawda? Bo finanse w tej chwili klubów, które wchodzą, jest kontrakt rewizyjny, są bardzo przejrzyste dla takiego zawodnika. Ja myślę, że problem polegał zupełnie innym. Ostatni Beniaminek, tutaj mówiłem o sobie, chłopaki byli może bardziej pewni, że dadzą sobie radę i
odmienni niż my, jak żeśmy wchodzili do Ekstraligi, gdzie ja wchodząc do Ekstraligi zakontraktowałem Rune Holte, Leona Madsena, Andreasa Jonsona, Sebastiana Ułamka i Mateja Zagara, prawda? Jako Beniaminkowi. Udało mi się to zrobić, bo ja od razu do nich poszłem, ja się z nimi kontaktowałem, jeździłem ze zawodnikami. Oni co prawda mnie znali już z lat, powiedzmy sobie, poprzednich prezesów i udało mi się to zrobić. I zajęliśmy jako Beniaminek piąte miejsce w lidze, prawda? Ja uważam, że tutaj trzeba zadbać też o to, czy drużyna, która będzie wchodziła, bo mówimy o zapewnieniu jej pieniędzy, tak? O audycie ewentualnym, tylko kto zapewni, że zarząd tego klubu będzie chciał się na tą Ekstraligę dozwoić? Nikt nie zmusi ich. Nie zmusi, ale może ta szansa mi się wydaje. Prawda, ja bym tutaj to też zależy. Czyli to zostaje na razie nierozstrzygnięte pytanie. Nierozstrzygnięte, dokładnie. Tak jak nierozstrzygnięte zostają rozgrywki PG Ekstraligi, bo to, jakie będzie zestawienie par na 21 sierpnia i potem na 28, czy na mecze rewanżowe, to Państwo się dowiedzą po naszej obejrzeniu naszej rozmowy, znaczy może inaczej, przed obejrzeniem naszej rozmowy Państwo będą już to wiedzieć, ale tak naprawdę ten Clem de la Clem rozpoczyna się właśnie 21 sierpnia, teraz tak naprawdę. Czy Wrocław będzie szósty, czy Leszno, czy Toruń będzie piąty, to jest w tej chwili nie za bardzo już istotne. Zabawa zaczyna się od początku 21 sierpnia, w Częstochowie na pewno 28 sierpnia, bo to się nie zmieni. Częstochowa w związku z tym, że zajmie wyższą pozycję niż rywal, na pewno 28 sierpnia. Już zapraszamy Państwa na ćwierćfinał i mam nadzieję, że to będzie ten moment, w którym już będziemy wiedzieć 28 sierpnia, że na pewno powalczymy po 3 latach o medale, a oby to, tego życzę prezesowi klubu, który tutaj jest obecny, żeby to była powtórka 2003 roku, przepraszam, i ten pełny stadion i walka już o złoto, tego życzę, może być nawet za Patorem. Tradycyjnie nie dziękuję, a życzę sobie i kibicom oczywiście tego.